Witajcie. Słuchajcie, znajdujemy się w tej chwili tutaj u mnie w folii, przy pomidorkach. Ja sobie tu obrywam listki, wilki. Jak skończę, podleję. Słuchajcie, ostatnio troszkę więcej tych wiadomości dostaję u mnie na moją skrzynkę. A tak jak tu widzimy napis, w którym pisze, że nie odpisuję przez Messenger. Słuchajcie, wybaczcie mi, ale ja po prostu przez tą aplikację nie piszę. Jest to źródło po prostu, z którego korzystają hakerzy i osoby, które są aktywne, bardzo są mocno narażane na to, że po tych ich kontach sobie serwują różni hakerzy. Wiecie co? Ja wczoraj nagrałem taki materiał troszkę, ale taki jest niekompletny. Ja go w tej chwili włączę i też będę tutaj robił swoje i wsłucham się, co tam mówię, bo być może jeszcze coś do tego materiału dopowiem. Ja go wrzuciłem na YouTube'a, żeby sobie to włączyć i pomóc. Witam serdecznie, słuchajcie. Jesteśmy tu na moim koncie. Ja wam tu pokażę pewną rzecz. Mianowicie taką, że pokażę wam jak się ze mną skonsultować bez użycia Messengera. Ja po prostu nie piszę wiadomości przez Messenger. Nie chcę nikomu infekować konta, nie chcę nikomu dawać, nie chcę infekować. Ja sam nie infekuję, to tam ewentualnie mogą zainfekować te osoby, które siedzą tam po drugiej stronie i patrzą na to wszystko, co my tutaj robimy. I choć wcale żadnych rzeczy takich tajemnic żadnych tutaj nie przechowuję na Facebooku, to wolę nie pisać przez tego Messengera. Słuchajcie, na pewno jak wam to pokażę, to będziecie wiedzieli, o co chodzi. Słuchajcie, to się robi tak. Zróbcie to, co ja. Piszę do siebie, tak? Widzimy tutaj. Piszę do siebie. Sam wiadomość piszę do siebie, tak? Tylko ja to zrobię normalną czcionkę, nie jakieś te nakładki. I piszę tak. Czekaj, ja tego zmienię. Tą kamerkę zmniejszę. Słuchajcie, piszecie tak. Normalnie, dzień dobry. Dzień dobry. Tak? Dzień dobry. I teraz tak, ja chcę, żeby tą wiadomość widziała tylko jedna osoba i nikt inny. Ja tu oczywiście mogę napisać do kogoś coś innego, ale pełna treść wiadomości dla danej osoby jest taka: dzień dobry, i piszę tak teraz sobie, żeby ta osoba, która będzie widziała tylko ten post, żeby po prostu ją poinformować, że ten post jest widoczny tylko dla niej. I piszę tak: ten post widzi tylko ty, o my, aż Tomasz. Już wyświetlałem wszystkie Tomasze. Zaznaczam swoje drugie konto. Tak? Zaznaczam drugie swoje konto. I ten post, widzicie, jest troszeczkę taki na takim szarym tle. I tu zobaczcie, tu jest zaznaczone ten post, że to jest tylko ja, i tutaj w tym miejscu jest taki mały znacznik, kto jeszcze, tak? Czyli ja. I to robię, udostępnij, i za taką oto przyczyną. Ja tu odświeżę stronę. Tak, na mojej tablicy się pokaże ten post i u osoby, do której piszę. Tak się po prostu kontaktuję z osobami z Facebooka. Te osoby, które już do których pisałem, one wiedzą, że tak to robię, tak można odbierać, napisać. W taki sposób, jak ktoś do mnie napisze, i słuchajcie, w taki sposób żaden haker nam się bezpośrednio nie włamie do telefonu czy na komputer, bo dobry haker włamie się za pomocą właśnie prywatnych wiadomości przez Messenger. Słuchajcie, ja kiedyś widziałem na YouTubie, jak taki YouTuber pokazywał, jak się włamać praktycznie na każde konto, tak? I naprawdę włamywał się wszędzie.
ale niestety tego postu już, tego materiału na YouTubie już nie ma. To albo ktoś to zgłosił, albo nie wiem co jest, ale w późniejszym czasie rozmawiałem tutaj z jednym informatykiem i on mi właśnie mówił, że to właśnie jest możliwe, że to tak właśnie się odbywa, nie? No, chyba tyle. Jeśli chcesz się ze mną skonsultować, pisz w ten sposób, ewentualnie wyślij mi, jeżeli się już znam jakiś czas, wyślij mi swój numer w taki sposób, albo jak się nie boisz, przez Messengera. I wtedy może albo podam ci swój numer. O, i ktoś tu przyjechał. Hałas robi. Tyle, pozdrawiam. No, i ja tutaj powiedziałem tutaj w skrócie, jak to wszystko wygląda. Oczywiście chyba wszyscy wiedzieli, że można tak pisać, po prostu pisząc na swojej tablicy, tak? Robimy, zaznaczamy, że post jest widoczny tylko dla nas i piszemy jedno nazwisko danej osoby. Wtedy ten znacznik się tam wyświetli i ta osoba będzie widziała wiadomość, tak, od nas. Ja tutaj chciałem to wam pokazać, jak to zrobić. Ja myślę, że wiedzieli, duża grupa ludzi o tym wiedziała, tylko zrobiłem to, ponieważ coraz więcej dostaję, nie mówię, że jest tego multum, ale dostaję tych wiadomości ostatnio troszkę więcej i ja tym osobom po prostu nie odpisuję i choć wielokrotnie już mówiłem, że nie odpisuję przez tą aplikację Messenger, nie chciałbym, żeby któreś osoby poczuły się jakieś zawiedzione z mojej strony, że po prostu nie odpisuję. Ja po prostu nie odpisuję, ponieważ naprawdę widziałem, jak facet robi takie cuda w internecie, pokazał to, jak to wygląda. On tam na jakimś fikcyjnym koncie, ale tam jakiś znajomych sobie tam pozapraszał, jakieś tam wiadomości popisał z tymi ludźmi i my, wysyłając wiadomość do kogoś, zostawiamy taką niewidzialną nić. Musi wyjść wiadomość od nas. Jeżeli ta wiadomość od nas wyjdzie do kogoś, kto potrafi się tym zająć, tak, potrafi się włamać, to praktycznie może uzyskać od nas i login, i hasło, i wertować sobie wszystko, co macie we wszystkich swoich wiadomościach, jakie tam macie na telefonie, nie? A nawet innych rzeczach. Ja nawet miałem kiedyś zainfekowany do tego stopnia komputer i wszystko, że nawet na pocztę WP mi się włamali. Ja to gdzieś tam pisałem. Także jest to możliwe po wysłaniu wiadomości do kogoś. Jedyne nasze takie, jakby jakaś taka gwarancja jest taka, żeby na to konto nam się nie włamywać, to jest po prostu zmiana hasła swojego. Ja już tam kiedyś zrobiłem taką animację, a może pod tym linkiem, pod tym opisem, jak to wrzucę na Facebooka, ja może dam link i sobie możecie obejrzeć tą prezentację. Ja tam pokazałem na tej prezentacji, jak to wygląda. Przede wszystkim dużym źródłem zagrożenia są łańcuszki, bo poprzez łańcuszki my rozsyłamy do wszystkich ludzi wiadomości i dane osoby pozyskują nasze wiadomości, tak? I to się tak troszkę odbywa, że zanim ktoś nam się włamie na nasze konto, to ta osoba najpierw wejdzie na nasz profil, popatrzy sobie, z kim dana osoba wymienia się komentarzami czy lajkami, tak? Że ta osoba wyczuje, kto jest w gronie tych osób, które na pewno mogą wymieniać się wiadomościami. I ta osoba, ten haker, sprawdzi to, czy ta osoba inna też udziela się, tak na przykład jak ja, trochę politycznie i medialnie tam patrzę tym mediom na ręce. Ta osoba i dla takiego hakera najlepszą taką potencjalną ofiarą jest osoba, która właśnie się nie udziela. Nie udziela, ale jest wymiana tych informacji, tych swoich lajków, ewentualnie komentarzy, tak? I żebym się tutaj nie zagalopował, ale żebym powiedział wszystko. Taka osoba jest żywicielem takiego hakera. Ta osoba tam siedzi, ma dostęp też już do tego hasła, bo po prostu sobie przeszła. Jeżeli haker zdobędzie do danej osoby hasło i login,
to praktycznie ma możliwość wejść i włamać się do każdego, z kim, do kogo osoba, od kogo osoba już dostała wiadomości. Tak? Czyli zobaczcie, jaka to jest sieć. To jest taka pajęczyna, że szok. Tak? Ten gościu właśnie to tłumaczył tam na tym filmiku. Ja zaś kiedyś tam w rozmowie z informatykiem, on mi potwierdził, że to tak jest, że można się włamać. Tylko trzeba mieć poukładane, trzeba wiedzieć, jak to zrobić, nie? No i teraz tak, ja jak tutaj się zajmowałem na wcześniej w Wilkowicach taką sprawą tam, aby Leszno wchłonęło Wilkowice w granicę swojego miasta, bo Leszno się już tam ciasne robiło, ja się tam zaangażowałem anonimowo, nikt nie wiedział, kim jestem i wtedy się zorientowałem właśnie, że mój komputer, moje wszystkie konta na Facebooku, to było wszystko tak zainfekowane, że szok. Ja nie mogłem nawet wejść w swoje konta. Bez żadnego tam ostrzeżenia, bo też mnie się tam pytali, czy dostałem jakieś ostrzeżenie, że tam naruszyłem jakieś dobra czyjeś osobiste, nie? Nic takiego nie było. Ja po prostu nie mogłem się zalogować na swoje konto, nie? I dostałem taką informację właśnie, ja usiłowałem to szybko jakoś odkręcić, no trudno było, ale jakoś się tam pozbierałem. Dostałem kilka wskazówek, jak to zrobić. Nagłośniłem to, bo ten haker, który mi się włamał właśnie wtedy, chociaż ja głęboko wierzę w to, że ja cały czas mam po drugiej stronie jakiegoś opiekuna. A na domiar tego, ja zaś może powiem przykład, jak sprawdzić, czy mamy po drugiej stronie opiekuna. Ale właśnie wtedy przez te Wilkowice zorientowałem się, że praktycznie no mam cały czas kogoś i wtedy się ujawniłem. Jak już się ujawniłem, napisałem w kilku miejscach, co się stało, to wtedy mi te konto ten haker odblokował. Bo to było, ja siedziałem do późna w nocy na komputerze. Ja się tą sprawą dosyć tak wnikliwie zajmowałem, tym przyłączeniem Wilkowic do Leszna i zajmowało mi to naprawdę dużo czasu. Bo musiałem wszystko przewertować, wszystkie dane, granice wszystkich gmin w Lesznie, jak to tutaj wszystko wygląda, gdzie są granice miasta i ale dużo by mówić, może to kiedyś więcej o tym opowiem. Ale tak właśnie zachowują się hakerzy, nie? Ja mówię, pod tym linkiem wrzucę, pod tym materiałem wrzucę link do tej prezentacji, żebyście wiedzieli, jak się ewentualnie zabezpieczyć, nie? Tyle. Aha. Najlepszy dowód na to, żeby sprawdzić, czy ktoś siedzi po drugiej stronie na naszym koncie facebookowym, to jest zrobić transmisję na żywo, ale prywatną, żeby nikt tego nie widział. Dajmy na to jakiś przykład jakiegoś nagrania. Można tam siebie pokazać czy coś, ale żeby to było prywatne. I za chwilę, po kilku dniach się cofnąć, ile było wyświetleń tego nagrania. Ja ostatnio zrobiłem też taką próbę, już kiedyś takie coś też robiłem. I teraz ostatnio też zrobiłem, bo ja chcę screeny pokazać tego, ja mam screeny, żebyście widzieli, tak? Że prywatna wiadomość, którą ja otwieram, była wyświetlona już w tej chwili 6 razy. Tak? Gdzie moje urządzenie nie może nabijać licznika, nie? Tak samo na YouTubie. Własny adres IP nie może tego nabijać kolejnych wyświetleń, nie? Tylko raz. Jeżeli ja w to wejdę raz, to jest, jak licznik nabije to jako raz, mimo że będę to oglądał 20 razy. Nie jest w stanie licznik tutaj tego zmienić. Więc jeżeli jest wiadomość prywatna, jest jakieś nagranie prywatne, że widzę tylko to ja, to jakim cudem ten materiał nagrany był wyświetlony już 6 razy. To jest właśnie ciekawe, nie? Tyle. Ja takie może wstawki będę robił, nie będę chyba kręcił jeszcze na żywo, nie mam na tyle jeszcze ogarniętego tego. Nie jestem jeszcze na tyle ogarnięty, dajmy na to, tu w tej sprawie. Co prawda mówię tu już jakiś czas do moich i mówię, chciałbym tutaj przeprosić wszystkich, którzy do mnie piszą, a ja im nie odpisuję. Do mnie można pisać w taki sposób, jak tutaj pokazałem. I tyle. Jeżeli są jakieś osoby, które już wzbudziły we mnie takie zaufanie, że mogę tej osobie podać numer telefonu, to bardzo chętnie podam. Mam kilka takich osób tu znajomych w internecie, którym ten swój telefon podałem
I tyle. I te osoby to mają i czasami się tam kontaktujemy, czy wysyłamy SMS-y. Tyle. Wszystko. Pozdrawiam.